Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa, Marcin. Cześć, witam was, Sleeping Dogs. Ja jestem Ninecats, to jest mój wojownik. Drugi odcinek pod rząd Sleeping Dogs. Rzadko tak robię, że dwa razy daję jedną grę pod rząd. Ale tym razem tak jest, po pierwsze z tego względu, że to jest dobra gra i mimo, że nie cieszy się jakąś największą oglądalnością u mnie na kanale, to po prostu ją lubię, a po drugie z racji tego, że już mówiłem, jestem podczas gdy oglądacie ten filmik, jestem prawdopodobnie na krótkim wyjeździe do Wielkiej Brytanii. Nie miałem czasu nagrać niczego innego. Znaczy miałem jeden plan, ale zupełnie nie wyszedł, bo gra okazała się do dupy. Było to Binary Domain i niestety nie podobało mi się, słuchajcie, skasowałem to nagranie. Nie będę was z nim uszczęśliwiał grą Binary Domain, za to dostaniecie Sleeping Dogs raz dwa. Klub Bam Bam i Trop Gwiazdy 2. Zróbmy sobie Klub Bam Bam, słuchajcie. Klub Bam Bam brzmi dobrze. A tu są też szkolenia bojowe, ale na razie Klub Bam Bam. Nie jest daleko, okej. Okej, a odnośnie Binary Domain, to miało być tak, że miała być taka niespodzianka. Ta gra wydawała mi się, że jest taka niedowartościowana, że przeszła gdzieś bez echa, a ponoć jest fajna, ponoć jest super. No i słuchajcie, odpaliłem. No i za chuja mi to się nie podoba. No nie mam jak wam to inaczej tego określić, jak w takich prostych, wulgarnych, żołnierskich słowach. Nic mi się tam nie podoba. Klimat, sterowanie, ni chuj nic. Oglądamy filmik w Sleeping Dogs. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. Yep, sushi robi, żeby ze mnie nie zrobił tego sushi. Taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. You go do that. Tak, kurwa, tak się stanie właśnie. Siekaczu mięsa, mój ty. Idziemy. Motor stoi, okej. 265 metrów. Mogliby to jakoś inaczej przeliczać te odległości, bo wolałbym tak, nie wiem, z 2 km jeździć, przynajmniej żeby mi się wydawało, że jadę 2 km. No ale okej, spoko. Skręcaj, chłopku. Już jest 200 metrów, dobra, okej. Przekonaj bramkarza, by cię wpuścił do klubu. Znaczy się, mam użyć jakiejś brutalnej siły, czy zobaczymy. A dlaczego? Jeżeli tu jest selekcja na bramce, to wydaje mi się, że strój mam, słuchajcie, tip top. Zobaczymy, co Ciula mi powie. Przekonaj. Chantala chce przybić, czy co? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. No, sorry. Come on in, sir. Zjeżdżaj z bramy. Wchodzi tatko. Jeb, gdzie mnie tam macasz? Z boku jeden, ty. Dobra, wchodzę, słuchajcie. Disco, party time. Już, kurna, telefony. Wszędzie zasięg, Winston. Benny jest w strefie VIP, pokaż mu, co się stać. Zajebie dziada. Jakaś para tu się obciskuje, widzicie? Nie przeszkadzajcie sobie, moi mili. Pogadaj z bramkarzem. Jak tu się ludzie bawią, słuchajcie. Zobaczmy, jak się ludzie bawią w Hongkongu. Zupełnie podobnie jak u nas w Polsce, jak na całym świecie. Jedni sobie tutaj tensują, inni się tutaj... No ci akurat, nie wiem, stoją chyba przy barze. Typowa imprezka po prostu klubowa. Idziemy najpierw do tych laseczek. No nic się nie da zrobić, niestety to jeszcze nie takie czasy interakcji w grach. Podbiegnę, idę do tego tutaj kolesia. Dawaj łańcuch. Przekonuj, wszystkich przekonuję. O, to chcemy karaoke, będziemy nawijać karaoke, słuchajcie. Swoją drogą, nie wiem, czy wy lubicie karaoke, czy nie. Znaczy, nie pytam o to, czy lubicie, pytam o to, czy po prostu lubicie śpiewać na tym karaoke, bo to jednak trzeba mieć... Chyba na górę mam się gdzieś dostać. Wpuszczaj, nie. Trzeba mieć trochę takiej cywilnej odwagi i śmiałości wrodzonej, żeby się w karaoke bawić. Ja nie jestem zbytnio pierwszy do takiego publicznego śpiewania, ale nasza chyba cała, naród polski jest średnio do tego.
Natomiast z tego skład widziałem Angolę na przykład strasznie zaśpiewani, co mi wystarczy im puścić muzykę, ażeby od razu śpiewali. Nie wiem, do kogo mam podejść, do tej laseczki czy coś? Nie, nie, tylko do niej, okej. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. Same kobiety teraz, tam blondyna jakaś, nie pamiętam imienia. A, myślę, że będą chciał śpiewać. Ten wszystkich obejmuje, no masakra, normalnie, gigolo. Jej, jak ja bym chciał wyrywać te dupeczki. Znaczy nie teraz, słuchajcie, bo teraz już... Teraz już jestem żonaty, więc... Więc nie dla mnie już te zabawy. Natomiast ogólnie mówię, że taką łatwość jak ma ten koleś, to fajnie byłoby mieć. Prawda? I będziemy śpiewać, słuchajcie, normalnie. Będziemy śpiewać. Zaśpiewaj karaoke. Jasne, mała. A jak to się robi? Zaśpiewaj karaoke. Come on, baby, let's go party. Nie, mamy tutaj jeden utwór zablokowany, czyli widać, będziemy mogli tutaj wracać i śpiewać więcej. I found the low. Okej, jedziemy. Już widzę, poczułem rytm. Słuchajcie, nie wiem jak to się robi w ogóle. Nie, to jest pauza. A, to jest taka gierka, słuchajcie. Ale to trudne. Ciul. Nie tak łatwo to zrobić na tym. A nie, jest tak trudno, słuchajcie, jak myślałem. Wygrywam coś, ja tam w ogóle nie patrzę na ekran, tylko na te struny, co tu idą. Nigdy nie grałem też w żadnych konsolach ani w żadne jakieś karaoke czy inne takie tam bzdury, czy te Rockstar coś tam. Nawet słuchajcie, przy goleniu nie śpiewam, a tutaj widzę, popierdalam. Oj, pominąłem. Ale napisał, że świetnie, to jest ok. Solówka teraz, patrzcie. Ale napierdalam tam, ja nie mogę. Jak po dobrej koce jakieś. A teraz solóweczka, jedziemy. Bam, 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 bam. Ale nie, to się skończy w ogóle, słuchajcie, czy tak będę... Nie wiem, źle. Nie jestem pewny, czy tak mam do końca dojechać. Już mi się zaczyna pierdzielić. Ciutkę. Już bym chciał skończyć ten utwór. Dość. Dośpiewam do końca ten refren i koniec. Dokładnie. Jak ci poszło? 82%, czyli poszło mi wyjebiście jak na pierwszy raz. Jestem z siebie dumny. Wow, no jasne, ba. Coś myślała mała. Back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talked to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. No i już tutaj mamy, słuchaj. Mamy, słuchajcie, nie słuchaj, tylko słuchajcie. Mamy już tutaj układy wyrobione. Idź na górę. Jeszcze jedno pytanie, gdzie tutaj jest góra? Tędy? Tak. Dobra, idziemy na górę. Dobra. Pa, pa, widzicie, pa. Ma się urodę, styl, szyk i wszystko to się, kurde, wyrywa. Nic dziwnego. Ło, jakie akwarium piękne, morskie do tego chyba. No. Zaj, co to jest, słuchajcie? Czy nie tego, kurde, statuetka znaleziono. O takiej statuetce mówił coś tam wcześniej. Mój mistrz Shaolin. Who the fuck are you? I'm looking for Benny. Cię złapami i złama się. Hey, Benny! Yeah! Some guy here wants to talk to you. Hey, hey! No i będzie znowu ciulanka z tym kurde Alfonsem. Winston? Well, that. This isn't such a good idea. I think you should leave. Złotozęby. Dog eyes isn't your problem anymore. No bo będzie z tym gorylem walka, już widzę. Let Winston know and I'll take care of it. Personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. No i co? No i tak to się skończyło, słuchajcie. No musiał ja bym się w lasce. Ale już jestem... Aha, na nic te nauki, które... teraz próbuję wykorzystać te nauki, słuchajcie, które mistrz Shaolin mi wpoił. Jeszcze mu nie wyjebałem. Ła! Czym tu się łapało za fraki, słuchajcie? Lecisz, stary. No nie dowiozę go tam niestety. A ten wydaje się być takim najtwardszym zawodnikiem.
ale mi wypłacił, zginę. Bo nie wiem, jak się unika ciosów. Chcę go tam wpompować tutaj, bo on mi się wydaje być taki groźny. Ale już widzę, że mam mało energii, więc to nie będzie trwało długo. No właśnie, poskładali mnie. No znów od punktu kontrolnego, no nie pierdzielcie się. Na szczęście punkt kontrolny ktoś umieścił. Nie, dobra. Ty, patrzcie, w rybki go normalnie, słuchajcie. Aj, uciekł mi, ale mam go jeszcze raz. W rybki go pieprzniemy. Piękna sprawa. Ale jazda. Co to było, że RB mam wcisnąć, bo nie zauważyłem? Bardzo bym chciał wiedzieć, jak robić różne uniki, słuchajcie. Znaczy, nie uniki, tylko jak unikać ciosów. No jeszcze raz, źródku. I srugo w lodówkę, czy co to jest? Safe to jest, tak? Dobra. Tak jest najłatwiej sobie z nimi radzić na razie. O! Nie wiem, czy właśnie nie załapałem, jak się te uniki robi. Ale nie chcę stać tutaj, słuchajcie, tak. Ale to teraz zgnoję go. Jeszcze mu buta sprzedam. Mogę go za fraki? Jeszcze jest jakiś kurde element do czynienia? Słuchajcie, nie ma. Ajajaj. Ale już mi nic nie zrobią, bo już znam wszystkie ciosy specjalne. Ten jest twardy. O, teraz go naprawdę poskładałem pięknie. Ale no, nieskończona liczba ich jest. Ale fajne, te nadupianki w tej grze są naprawdę... Wybornie są zrobione. Dało się go wyrzucić? Niesamowite. Naprawdę jest to super tutaj wykonane i... Przemyślane, wykonane. Patrzcie, pięknie to działa. Aj, nie udało się, bo teraz nie było takiej potrzeby. Jestem zdumiony, jak naprawdę fajnie jest. Powtarzam to naprawdę i naprawdę, bo naprawdę jestem zdumiony, słuchajcie, jak pięknie jest wykonana ta walka wręcz tutaj. Się zagadałem i niestety nie wiem, jak mam się wyrwi się. Dupiam znowu w tego kontrolera mojego i od Xboxa. Da się go gdzieś tutaj grzmotnąć? Pewnie tutaj, o ladę, niesamowite. No i znowu kontra wyszła, teraz już nadupiam im, słuchajcie, pięknie. I znowu go tutaj, to szkliwo prosto, ale chyba przeżył, prawda? Ajajaj. O, i od tyłu. No i kontrowałem to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się ten gostek. Kontruję jego ciosy, a... O, teraz dopiero. Połamałem mu ręce normalnie we wszystkie możliwe kierunki. A jeszcze ktoś tutaj jest? Jeszcze ktoś podskakuje? Pokonaj wsparcie Benego. Chyba są na dole, słuchajcie, to idę do nich. Mogę coś wziąć tutaj? Nie. Popierdzielamy, ale wiecie... Ja pierdykam. Niesamowity koleś jest. To jest normalnie mój guru, ten gość. Sobie go wybierzemy tutaj osobno go troszkę. Oj, z nożem. No i... No, twardziel nam się trafił. Chyba nie będzie łatwo, słuchajcie. Składam ich tak na razie, ale... Ale chyba zginę zaraz. Ciężka walka, słuchajcie. Proszę ponownie podłączyć kontroler. No kurwa, skończyła się bateria, moi drodzy. Masakra. Nieprzygotowanie. Centralne. Jeszcze się, słuchajcie, włączył, ale... Albo się skończyła bateria, albo ja go po prostu wyłączyłem niechcący. Mała szansa. Myślę, że bateria mi tutaj siada jak ten akumulator. Znów. Zobaczmy, gdzie ten punkt kontrolny będzie. Jak od początku nadupianka, na szczęście, no, ale kawał drogi mamy do powtórzenia. Nie wiem, jakoś tu nie mogę się wstrzelić. No i tak to się kończy. Nie mogę tutaj kompletnie wyczuć sprawy. W ogóle uniki nie wchodzą. Teraz nie wiem, czy mi teraz ten... O, niestety, pada mi bateria sakramencko. Co za pech, co za niefart, słuchajcie. Mogę się przełączyć na klawiaturę, jak myślicie? Chyba nie, prawda? Chyba nie. Straszna lipa, straszne nieprzygotowanie, brak profesjonalizmu i w ogóle masakra, słuchajcie. Może da się przełączyć na po prostu na
na jakąś klawiaturkę. Układ kontrolera. Ha, chyba się nie da, słuchajcie, dramat. Ale jestem załamany, ale wiecie co? Nieprofesjonalne to nagranie strasznie wyszło, ale w zasadzie myślę, że chciałbym wam coś jednak wrzucić, a tutaj było trochę wesołego gadania. Misja zakończyła się niepowodzeniem. Bywa i tak. Respawnujmy się gdzieś, póki jeszcze mogę. Aha, to tutaj, tak, ale on mi się zaraz i tak, słuchajcie, skończy. Także... Ale go pokonałem jeszcze. Jeszcze walczę, słuchajcie, jeszcze próbuję coś zrobić. Mimo ogólnej masakry, jaka tu jest. Jeszcze ich składam jakoś. Zobaczymy, jak wyłączy mi się znowu ten kontroler, a zapewne to zrobi. To po prostu, no to się po prostu z wami pożegnam i taki będzie to odcinek właśnie niekompletny. A więc gramy jeszcze do włączenia tego pada znowu. Już przez to straciłem zupełnie koncentrację, każdy mnie tutaj napierdziela i koniec, dramat. Okej, dobra, pauza, nie ma znów, nic z tego już nie będzie. Zaczniemy tą misję jeszcze raz w następnym odcinku, a teraz myślę, że po prostu, przecież tu można, kurwa, baterię zmienić. No nic, trudno. Teraz sobie przypomniałem o tym. Cześć, na razie, trzymajcie się. Jestem załamany.